Wielu Kaliszan stanęło dzisiaj przed wyborem prezentu dla swojej drugiej połówki i postawili na tradycję. Kwiaty ucieszą każdą kobietę. Myślę, że tak. Na pewno więcej osób chce podarować kwiatka swojej ukochanej czy tam komuś. A jakie produkty, czy jakie kwiatki są najczęściej kupowane? Myślę, że tulipany. Róże tak samo. Najczęściej to są kupowane kwiaty, słodycze, osobiście bielizna albo jakaś biżuteria. Ja bym się cieszyła, jakby ktoś mi piosenkę zaśpiewał. Mi się wydaje, że kwiaty w zupełności wystarczą i trochę chwili razem spędzonych, myślę, że to jest jak najbardziej okej. To zależy od pomysłu. Co roku coś innego, żeby nie było nudno. Czy obchodzicie walentynki? Tak jest. Jak spędzicie dzisiejszy dzień? Prawdopodobnie w kinie. Jest pani zadowolona ze starań partnera? Tak, jest git. Walentynki dla młodych. Przyjemna zabawa. Staramy się mieć walentynki każdego dnia. Oczywiście. A jak spędzicie państwo dzisiejszy dzień? Jedziemy do Lichenia, ale bynajmniej nie modlić się, a do hotelu. No, święto fajne, szczególnie dla młodych. A czy pani spędzi się jakoś szczególnie ten dzień? No właśnie, jestem w Kaliszu z mężem i za chwilę idziemy na obiad wspólny. Mam walentynę na drugie. Walentynki będą wchodzić, mam nadzieję. To jak pani spędzi dzisiejszy dzień? No, jak małżonek przyjedzie, zrobię mu wyśmienitą kolację. Bardzo miły dzień i bardzo, oby tak cały rok był tak sympatyczny, nie? Zresztą ja doświadczam cały rok tego szczęścia dzisiejszego dnia. Przyjęło się to święto, tak. Można powiedzieć. Preferuję, to znaczy takie kochanie się od święta. Trzeba się kochać cały dzień, całe po prostu życie. Wszyscy powinni być dla siebie dobrzy, a nie tylko i wyłącznie 14 lutego. Walentynki to dla pana szczególny dzień? Znaczy szczególny dzień to jest każdy z moją narzeczoną, więc... To nie tylko walentynki. A pan już nie obchodzi walentynek? Nie, nie. Ja już od kobiet się trzymam z daleka.